Artur Wieczorek, Radio Bogatynia. Witam Państwa. Dzisiaj goszczę w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, a moimi i Państwa gośćmi są burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Dzień dobry. Pan skarbnik gminy Andrzej Remian. Dzień dobry. I pan Marcin Peremicki, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej. Dzień dobry. Panowie, no właśnie, przyszedł czas na podsumowanie największej imprezy w regionie, czyli Dni Węgla i Energii. Czy my możemy już teraz powiedzieć, że ta impreza była udana, panie burmistrzu? Oczywiście, ten czas jest chyba właściwy do tego, żeby dokonać oceny tej imprezy. Nadmienię, że impreza już ma długą historię, to jest 10 lat, kiedy te święto Dni Węgla i Energii Karbonowej się odbywają w Bogatyni. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że taką prawdziwą ocenę zostawiłbym jednak mimo wszystko odbiorcom, czyli mieszkańcom. Natomiast w mojej opinii pod kątem organizacyjnym, pod kątem jakby spięcia tych wszystkich rzeczy, które nie ukrywam są dość skomplikowane, wyszło to z mojej perspektywy bardzo dobrze. Chciałbym też odnieść się do tego, że te karbonalia po raz pierwszy były organizowane zupełnie w innej formule, jeżeli chodzi o samą organizację. Po raz pierwszy gmina Bogatynia zdecydowała się na to, aby karbonalia były zorganizowane bez udziału agencji zewnętrznej. A to oznacza po pierwsze duże oszczędności, ale także dużą odpowiedzialność osób, całej rzeszy osób, które podjęły się tego trudnego zadania. Jest z nami pan Marcin Peremicki, pan naczelnik, który tak naprawdę bezpośrednio był odpowiedzialny za organizację całej imprezy i w moim głębokim przekonaniu jest tak, że dopilnował po prostu wszystkiego. Wspomniał pan o tym, że zrezygnowano z firmy zewnętrznej, jeżeli chodzi o organizację tegorocznych karbonaliów. Czy to był dobry pomysł? A jak tak, to dlaczego dopiero w tej edycji? Żeby wszystko było jasne, ja nie zajmuję się wszystkimi sprawami. Sprawy kultury, sprawy organizacji karbonali zawsze były zlecone konkretnej osobie. Wcześniej wszystkimi edycjami zajmował się pan Jerzy Stachyra, który wcześniej był moim zastępcą. No i tak jakoś zawsze to było organizowane, że firma zewnętrzna zapewniała, że tak powiem, wszystkie elementy, które wchodziły w skład karbonali. Uznałem przede wszystkim pod kątem oszczędności, że nie tylko łatwiej, ale przede wszystkim oszczędniej będzie, jeżeli sami się tym zajmiemy, bo też jakby i przepływ informacji jest bieżący, też ja mam wgląd do wszystkich dokumentów, a poza tym też mam duże zaufanie do osób, którym powierzyłem organizację tak poważnego zadania. Oczywiście i tego nie zamierzam zaprzeczać, Dużo łatwiej organizować jest tego rodzaju imprezę przy pomocy agencji zewnętrznej. Wtedy człowiek się nie martwi o różnego rodzaju atrakcje, natomiast na pewno jest drożej i na pewno jest trudniej pod kątem, no, że tak powiem, docenienia samych mieszkańców Bogatyni, ponieważ agencja, podpisując różne umowy, nie tylko pobiera wynagrodzenie, ale także stosuje pewne obostrzenia. Nie podobało mi się to na przykład, że niektóre punkty gastronomiczne tutaj z naszego terenu nie mogły funkcjonować, ponieważ wszystko było obwarowane przepisami, które wcześniej przygotowywała agencja. I teraz wrócę do tego, o co pan zapytał, bo zapytał pan o taką rzecz, mianowicie dlaczego zrezygnowano z agencji i że tak powiem, z firmy zewnętrznej. No przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy dużo bardziej uatrakcyjnić karbonalia. Czy to się udało? Myślę, że tutaj odpowiedź mieszkańcy na to pytanie mają. Natomiast chcieliśmy zrobić wiele rzeczy, których wcześniej nie było. Na przykład bezpłatną strefę karbusia, na przykład bardzo mocno ograniczyć ceny wejściówek na poszczególne atrakcje, na karuzele. Również chcieliśmy wzbogacić karbonalia o jakby większą liczbę artystów. Czy to się udało? Moim zdaniem tak, ale nas jest 25 tysięcy mieszkańców i myślę, że każdy ma prawo
tutaj mieć swoje własne zdanie. Ja jestem niezmiernie wdzięczny szczególnie Wydziałowi Marcina Peremickiego, ponieważ ci ludzie naprawdę przez nie tylko te 3 dni trwania karbonalii, ale przez cały okres przygotowań naprawdę mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. To, że żeśmy zrezygnowali z agencji, to również pewien problem dla gminy Bogatynia, bo wiadomo, że ten rynek jest bardzo rynkiem hermetycznym. Nie będę mówił o trudnościach, jakie nas spotkały właśnie z tytułu rezygnacji z agencji zewnętrznej. Niech to zostanie tajemnicą handlową, ale odmowa tej firmie, która rokrocznie realizowała karbonalia, też dla nas spowodowały konsekwencje, które, że tak powiem, no musieliśmy w jakiś sposób może nie naprawić, ale zrekompensować. Mieliśmy wiele różnych dziwnych zachowań, wiele dziwnych, powiem, odmów, które kojarzyliśmy tutaj zdecydowanie z faktem, że ten pan, który zawsze karbonalia tutaj organizował w imieniu naszej gminy, tym razem podziękowaliśmy mu za współpracę. No teraz moje pytanie muszę skierować do pana Marcina Peremickiego. Panie naczelniku, z ust burmistrza słyszę o jakichś kłopotach. Jakiego rodzaju to były kłopoty, jeśli w ogóle były? Problemy? Nie, no może nie sprowadzajmy tego do odmów jakichś konkretnych firm. No, firma, która wcześniej organizowała karbonalia, po odsunięciu jej, że tak powiem kolokwialnie, no próbowała utrudnić nam organizację tego święta. Ale każdy miał prawo zorganizować te karbonalia. Tak, ale no, decyzją pana burmistrza organizowaliśmy my sami to jako urząd. W drodze negocjacji półrocznych praktycznie udało się doprowadzić to, myślę, do szczęśliwego finału i to jest najważniejsze. Czyli przy organizacji tych karbonaliów nie było większych kłopotów, dlatego one dużo czasu miał pan wydział na to, żeby to zorganizować? Rozpoczęliśmy pracę tak naprawdę w lutym tego roku. Było to mnóstwo spotkań, negocjacji, wyjazdów z różnymi firmami, począwszy od karuzeli, po gastronomię, po domki, cały jarmark, dinozaury. No to wszystko sprowadzało się do rozmów i negocjacji. Były trudności z niektórymi firmami, które w ostatnim momencie odmówiły nam współpracy z nami. No ale na szczęście udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Panowie, dużo pojawiło się różnych informacji odnośnie kosztów tej imprezy. Pan, panie burmistrzu, na ostatniej sesji wspomniał o tym, że te koszty są mniejsze, więc teraz zwracam się do pana Andrzeja Remiana, skarbnika gminy. Czy my już teraz możemy mówić o końcowej kwocie, jaka została wydana na tegoroczną imprezę? No, jak pan wspomniał, byłem odpowiedzialny za rozliczenie całej imprezy formalnej i rachunkowej, podstawą ewidencji kosztów związanych z organizacją wszelkich zadań w gminie są umowy, a w konsekwencji wyfakturowanie wszystkich usług i zakupów. I to jest podstawa, czyli zaksięgowanie poszczególnych faktur i ona stanowi jakby no, weryfikuje kwotę, która została przeznaczona w budżecie gminy na organizację tej konkretnej imprezy. Na dzień dzisiejszy w zasadzie 98% dowodów księgowych związanych z karbonaliami z organizacją tej imprezy zostały zaksięgowane. I tu mamy dwa rodzaje obszarów, czyli mamy wydatki i również pojawiły się dochody z tytułu organizacji tej imprezy. I po stronie wydatków to była kwota w granicach 370 tysięcy złotych minus dochody w granicach 52 tysięcy złotych, czyli netto organizacja karbonaliów gminy na dzień dzisiejszy po zaksięgowaniu wszystkich dowodów księgowych będzie w granicach no, maksymalnie myślę, że w granicach 320 tysięcy złotych. No to ja czegoś nie rozumiem. To skąd informacje, że impreza mogła kosztować nawet 1 000 000 złotych. No ciężko, panie redaktorze, jest polemizować, jeżeli ktoś pisze bzdury albo wypowiada bzdury. Ja nie zwykłem i nie chcę w ogóle komentować tego, że ktoś coś powiedział albo coś napisał. Oczywiście mogę się domyślać, kto jest bardzo niezadowolony z faktu, że te karbonalia były tańsze pomimo dużo szerszej oferty artystycznej, innych rzeczy.
Ma pan tu na myśli firmę, która... Nie, nawet bym tak... w tym roku nie organizowała? Nie, nie. Daleki jestem od tego, żeby wypowiadać się na temat firmy. Jeżeli próbuje pan ode mnie uzyskać informacje, to powiem tak. W tej przestrzeni, nazwijmy to medialnej, chociaż dla mnie niewiele to ma wspólnego z mediami, jakieś idiotyczne wpisy na Facebooku. No bo my tak naprawdę nie wiemy, o jakich mediach mówimy. Właśnie. Więc tutaj jest trudno powiedzieć. To może trzeba by było zacząć od tego, że przedstawimy sobie definicję, czym są media. Tak? Jeżeli przyjmiemy, że Facebook w całej swojej rozciągłości i całości jest jakąś tutaj formą medialną, tak, no to ja oświadczam. To ja oświadczam, że to, co jest pisane na niektórych portalach facebookowych, nie wiem, czy tak się to nazywa, to są po prostu absurdy i bzdury. Ja nie wszystko mogę powiedzieć, bo na przykład nie mogę powiedzieć, jakie honorarium otrzymali poszczególni artyści. To jest zastrzeżone tajemnicą, ale mogę dziś powiedzieć, wszyscy artyści w sumie wszystkie umowy opiewają na 180 tysięcy złotych. To są wszyscy artyści razem wzięci. Więc jeżeli ktoś tą kwotę przyporządkowuje na przykład jednemu występowi czy jednej artystce, to na miejscu tego artysty natychmiast wystąpiłbym na drogę sądową. My jakby mamy tutaj wszystkie elementy karbonalii przygotowane. Tak jak powiedziałem, artyści 180 tysięcy, scena, nagłośnienie, oświetlenie 70, jarmark 17500, noclegi, umowa tak zwana barterowa, bo tu była też reklama, praktycznie po kosztach 10 tysięcy. Garderoby 7 tysięcy, energia elektryczna 6 tysięcy, teatr kulinarny, to się tak fajnie nazywa, bardzo to się tam nie podobało na tych portalach, ale ja powiem, zupa i gulasz 8 tysięcy, dinozaury 7, materiały promocyjne, reklama w mediach 11, razem 316 tysięcy 500, karuzele, uwaga, i wesołe miasteczko 0 złotych. Wpływy do gminy 52 tysiące. I z tego, co mówił tutaj Andrzej, rzeczywiście ta kwota ostateczna nie przekroczy 400 tysięcy i od niej odejmujemy 52 tysiące, które zostały wpłacone przez wystawcę, który zajmował się gastronomią. Więc proszę nawet w jakiś sposób nie zmuszać mnie do tego, żebym ja komentował jakieś absurdalne wpisy facebookowe, bo nie chcę tego robić. Mam tylko jedną nadzieję, że tak jak my dzisiaj tu mówimy, tak samo przedstawiciele tych facebookowych newsów muszą ponosić odpowiedzialność za własne słowa. Jeżeli ktoś w jakiś sposób pisze o konkretnej artystce czy artyście i podaje absurdalną kwotę, no to niestety w tym momencie już chyba nie my, ale jakby sam artysta powinien to skierować na, że tak powiem, odpowiednie tory, no i spowodować, żeby te moim zdaniem ewidentne przekłamania zostały w jakiś sposób poprawione. To ja też spodziewam się, dlaczego jest tak brutalny, powiedziałbym, atak, jeżeli chodzi o same karbonalia. Po pierwsze dlatego, że udało to się zrobić własnymi siłami. Po drugie, że były dużo tańsze niż w latach wcześniejszych. Po trzecie dlatego, że po raz pierwszy wpłynęły środki i tak jak mówi tutaj Marcin, jak wspólnie rozmawiamy, z każdą kolejną edycją coraz bardziej karbonalia się będą bilansować. No i wreszcie jest ta zawiść. Ja niestety powiem w tym momencie być może przykrą rzecz, ale jeżeli wiem o tym, że osoba, która od wielu lat wcześniej zajmowała się karbonaliami i wychodziło to tak, jak wychodziło, poprzez agencję, przy naprawdę minimalnym zaangażowaniu własnym, no to teraz nie ma nic innego, jak tylko krytykować. Jest to przykre, jest to, powiedziałbym, także niewłaściwe z punktu widzenia wcześniejszych doświadczeń tutaj w pracy w urzędzie i to jest także moja odpowiedź, bo czy to na łamach Art Radia, czy w telewizji, wielokrotnie mnie pytano, dlaczego pan Stachyra został odwołany. I niech choćby ten jeden przykład świadczy o tym, dlaczego tak się stało. Oczywiście dzisiejsza moja wypowiedź nie jest skierowana przeciwko panu Stachyrze.
proszę, żeby dalej drążył temat, dalej pytał, wszystkie odpowiedzi otrzyma, natomiast o jedno też apeluję, że jeżeli posługuje się danymi, to żeby przynajmniej te dane próbował zweryfikować, a nie brał ich z sufitu. Panowie, muszę zapytać jeszcze o rzecz jedną. Podczas tegorocznej edycji pojawił się pomysł zbiórki pieniędzy na szpital. Czy została przeprowadzona taka zbiórka? A jeśli tak, to jaka to kwota została zebrana podczas tej zbiórki? Pan Marcin Beremicki? W trakcie samych karbonaliów, rzeczywiście w pierwotnej wersji miała być prowadzona zbiórka. Jednakże względy organizacyjne bardziej w stowarzyszeniu na szpital doprowadziły do tego, że tej zbiórki nie było. Planujemy zrobić może jakąś inną akcję charytatywną, która zrekompensuje, że tak powiem, to, czego nie udało się przeprowadzić w trakcie karbonaliów. No a wyszło no tak, jak wyszło niestety. Teraz już kończąc nasze spotkanie, panowie, panie burmistrzu, panie skarbniku, panie naczelniku, czy karbonalia w przyszłym roku odbędą się? Odpowiem tak. Oczywiście bardzo bym chciał, ale nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ muszę zapytać tego pana, to przede wszystkim, to też będzie jeszcze w przyszłym roku, tak. Bardzo bym chciał. Nie jest za wcześnie, panie Arturze. Uważam, że to jest odpowiedni moment, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Ale uzależniam to od jakby możliwości finansowych gminy. I również uzależniam to od możliwości tego pana, bo wiem, jaka ciężka była praca, a która, że tak powiem, no można ją wziąć we wspólny mianownik, powiedzieć przygotowanie, prowadzenie, tak, no i później te wszystkie działania, które nastąpiły po karbonaliach, czyli rozliczenie imprezy. Także nie chcę tu się kreować na człowieka, który dzisiaj powie, karbonalia za rok na pewno będą. Bardzo bym chciał, natomiast nie może to się odbyć bez zgody pana skarbnika, bo jednak tutaj uzależniam to również od takiej racjonalnej polityki finansowej. No tak domyślam się, że chyba wielkiego... Nie wiem, panie Andrzeju, to już pan może za chwilę powie. Panie Andrzeju, bo ma pan jakąś odpowiedź na to pytanie? No takie decyzje podejmujemy w szerszym gronie, analizując no, przyszłe wydatki gminy na 2019 rok. Ale szansa jest. No zawsze jest oczywiście, tylko za determinacji tutaj bardziej może większej dyscypliny. Też o opinii społecznej. No panowie, myślę, że opinia społeczna jest zadowolona z tej edycji, chociaż spotkałem się z takimi zarzutami, z takimi informacjami, że strefa Karbusia kompletnie była niepotrzebna i jeszcze za darmo to już totalnie bez sensu. Nie, no oczywiście ze wszystkim można polemizować, ale tak jak powiedziałem, muszę to konsultować z panem Andrzejem Remianem, ale także oczywiście muszę to konsultować z Marcinem Peremickim, ponieważ już w tej chwili planując karbonalia, a myślę, że za miesiąc pewne decyzje trzeba już podjąć, też muszę wiedzieć, czy ten wydział ma jeszcze chociaż resztkę sił, żeby po raz kolejny zmierzyć się z tak poważnym zadaniem. Szanowni Państwo, trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, to jest jedna z największych imprez na Dolnym Śląsku. My nie robimy tego na pokaz, my nie robimy tego po to, żeby Bogatynię wszędzie pokazać. Zwróćcie uwagę, jakby media ogólnopolskie nie tyle nie są zapraszane, co my o to nawet do końca nie zabiegamy. My chcemy zawsze, żeby to było święto Bogatynian. Żebyśmy to my czuli się gospodarzami. Jest nam miło, jeżeli przyjeżdżają ludzie ze Zgorzelca, z Jeleniej Góry. Tak było w przypadku na przykład koncertu Cibula. No, ludzie szykowali się z różnych regionów tutaj naszego województwa. Ale rzeczywiście to się wiąże z olbrzymim nakładem pracy. Ja, jeżeli mam arbitralnie i samodzielnie podjąć decyzję, to mówię oczywiście tak. No ale nie mogę jakby tej decyzji podjąć bez całkowitej pewności, że tutaj pan Marcin Peremicki i wszystkie osoby, które mu pomagały, po raz kolejny się zdecydują na tak poważne zadanie, no ale również też jest kwestia finansowa, bo ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, że rok kolejny to całkowity bilans, czyli zbilansujemy karbonalia na zero. Pewnie jeszcze tak nie będzie. Pewnie w przyszłym roku te koszty obniżymy może o 20-30%. Tak zakładam, no ale tutaj jednak te 70% kosztów, mówię o obecnych kosztach, zostanie, więc tutaj pan Andrzej Remian, skarbnik gminy, również jakby ma w tej sprawie głos bardzo ważny.
Na koniec chcę też powiedzieć, że aspirujemy przede wszystkim do tego, żeby dalej było to święto Bogatynian. To musi być święto, gdzie nasi mieszkańcy czują się dobrze i nie chodzi wcale o to, że jest to jakieś działanie pod publikę. Chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy naprawdę w tej gminie ciężko pracują, też mieli takie trzy swoje dni, gdzie możemy naprawdę poczuć pewną jedność, gdzie możemy się bardzo fajnie integrować, gdzie możemy fajnie, w sposób ciekawy, także powiedziałbym taki często niekonwencjonalny, spędzić wolny czas, integrować się. My dzisiaj w tej chwili kończymy basen, też to się wiąże z dużymi wydatkami, także myślę, że tutaj decydującym słowem będzie słowo skarbnika gminy, ale mam nadzieję i zrobię wszystko, żeby karbonaria się odbyła. Mamy też taką nadzieję i bardzo panu dziękuję. Pan burmistrz Andrzej Grzmielewicz, pan Marcin Peremicki i pan Andrzej Remian byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.